Oj, 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 oj. Ja sobie tam coś gmyźnęłam, potem nie umiałam tego odczytać. Myślałam, że coś dodasz. Dzisiaj mamy taki odcinek z gośćmi. Spokojnie, spokojnie. Social dystans zachowany jest jakieś 300 km między Krakowem a Warszawą. Po drugiej stronie Agnieszka i Marcin z kanału Tak Płyniemy. Dzień dobry. Cześć. Hej. Fajnie, że tu jesteś. Witamy cię serdecznie. Agnieszka. I Marcin. Zerowie, nie wiem. No ale co, spotykamy się po to, żeby sobie poopowiadać troszkę, nie? O tym, co się dzieje. Żeby poopowiadać sobie o tym, jak się pływa w Grecji, no bo my pływamy głównie w Grecji, wypływacie w UK, więc pomyśleliśmy sobie, że jest super wymienić się doświadczeniami, no i pokazać też innym osobom, które nas oglądają, jakie są różnice, no bo te różnice są duże, no. I fajnie o nich porozmawiać. Różnice już zaczynają się od tego, że mamy zupełnie inne łódki i zupełnie inaczej je nabyliśmy. U nas to jeszcze w miarę prosto, tak? Kupiliśmy łódkę w Anglii, w Cornwallii i dlatego zdecydowaliśmy się tam pływać, bo dla mnie to było atrakcyjne, to jedna rzecz. Antony stwierdził, że tam się najlepiej uczyć, a do tego ona tam po prostu była, więc jaki jest sens przepływać nią gdzieś tu do Polski, jak jeszcze nie mieliśmy doświadczenia, lepiej nabyć go tam, prawda? Ale u was to takie było bardziej tajemnicze. Jak to u was właściwie wyglądało? No u nas było troszkę inaczej, dlatego że my od kilku lat myśleliśmy o tym, żeby więcej pływać, no bo jednak charter jest drogi, więc pomyśleliśmy o tym, żeby sobie zorganizować taki model, tak, którym więcej pływamy. No i no w zasadzie jedyny taki model to jest to, żeby mieć jakąś współwłasność łódki, no i jednocześnie na niej pływać, nie? Oglądałam ten odcinek IOS, wyspa? IOS? IOS, tak. I wpłynęliście do mariny w samym mieście. Ile to? 5 euro? 5 euro za pobyt w marinie to jest w samym miasteczku na wyspie, w samym środku w zasadzie. Żadne tam pychanie się gdzieś z boku, tylko pach, miejsce było. W Grecji mariny w zasadzie są dwa typy. Jeden to są miejskie keje, a drugie to są takie mariny klasyczne, prywatne. Większość zdecydowana to są miejskie keje. Czyli przypływa się w zasadzie do środka miasteczka. Miasta. I tam się cumuje. No, zazwyczaj nawet jest miejsce. Rzadko bywa, że nie ma miejsca. No, jak się nie ma miejsca, no, to wtedy się cumuje gdzieś tam na kotwicy. No, są takie miejsca, gdzie hydra z tego słynie, tak. Że tam praktycznie nie da się zacumować. Tak. To jest mały port, a bardzo ciekawe miejsce, gdzie często ludzie przepływają. No. Opowiadaliśmy w którymś tam odcinku. No. Tak. Więc, ale ceny. W zasadzie nie spotkaliśmy ceny wyższej niż 30 euro. 30 euro to było Santorini, tak. No to wiadomo. Zazwyczaj płacimy 5 euro, może 10 euro. W Anglii, właśnie w Cornwallii też jest taka sytuacja, że są miejskie mariny i keje miejskie w sumie i mariny. I różnica jest też duża, chociaż ceny i tak są porównywalnie dużo wyższe. No to jest wszystko niestety drogie, jak sobie porównamy tą waszą kolorową, piękną, słoneczną, ciepłą w październiku Grecję. To Cornwallia nie dość, że jest droga, to jeszcze jest trudniej trafić na taką pogodę. Październik, to bardzo ciekawe. Też bardzo fajne, ale... Jak ktoś przypłynie łódką, to ile w zasadzie zapłaci za nocleg? Jak się przypływa do jakiejś mariny na jedną noc, to 28-30 funtów. Co jest dość sporo. W tym jest ta prąd. I Amneris jest 8 metrów. A, to są jeszcze ceny, które mówimy dla 8-metrowej łódki. Około 30 funtów za 8 metrów. Niestety w Anglii te mariny są drogie. Już dużo lepsze są mooringi. Warunki są piękne. Warunki są bardzo dobre w tych marinach. A w Grecji? Warunki? Jak tam? No, w Grecji nie można liczyć na zbyt wiele. To są po prostu keje miejskie, no i ani łazienki, ani... Po prostu jest keja, na której jest prąd, woda i to już jest dużo. Jednak macie doskonałe warunki na łódce, także w zasadzie toaleta jest. Tak, A jeszcze tak a propos toalet,
Taki mi się temat przypomniał. Bo wy macie toaletę ze zbiornikiem. Tak to się jakoś chyba nazywa. Nie morską taką. Holding tank. Holding tank? Mamy ze zbiornikiem na szarą wodę. I zbiornik jest w każdym jachcie morskim musi być zbiornik. I to jest wymóg taki w Grecji? Bo mamy tylko morską toaletę na przykład. Nie, nie, no to ta szara woda to jest taka, która ta odpływa woda, prawda? To jest ta woda ścieki i tak dalej. No i to po prostu musi być na to zbiornik, żeby nie spuszczać tego w porcie. No ładnie. Chyba nie możemy naszą wodę gdzieś tam popłynąć. W Anglii mamy pływy. No właśnie. I bardzo lubię żaglować. I to całe planowanie z pływami takim... jest też zupełnie inne. No tak, tak. To nas często ograniczyło, że nie mogliśmy wypłynąć teraz, bo musimy poczekać na taki pływ. A tam gdzie pływacie, jak silne są pływy? 3-4 węzły. Południowa Francja nawet 8-9. Tam wyspy normandzkie, tak? Tak. A poczułam to bardzo, popsuł nam się silnik i zostaliśmy troszeczkę scholowani przez takie przepływającą łódeczkę i oni nas puścili już na zatoce Falmów. Myśleliśmy, że nie trzeba będzie rozkładać grota, że na samym foku sobie dopłyniemy i nie umieliśmy po prostu. Miałam takie wrażenie, jakby miała iść i coś za nogi ciągnie. Niesamowite, to już było w zatoce, ten prąd nie musiał być tam, nie mógł być mocny, a po prostu no nie dało się, odpływało nas, no nie ma, nie ma. Dopiero jak otwarliśmy grota, dopiero mogliśmy pod prąd płynąć. Zupełnie sobie robił prąd z łódką co chce i to nieważne, że wiatr był w dobrym kierunku, prąd był przeciwny i koniec, kropka. A jeszcze do tego dochodzi następna rzecz, że ten pływ jest jeszcze góra i dół, więc zostając na kotwicy to jest dopiero challenge, bo trzeba przewidzieć, jak przypłynęliśmy i zostajemy na przykład tam na 9 metrach, bo mamy tam ograniczoną ilość łańcucha, to musimy wiedzieć, w jakim jesteśmy w fazie pływu, jak będzie i kiedy będzie na samym dole i jak będzie na samej górze. Czy nie siądziemy, czy nie odpłyniemy, czy to wytrzyma ten nasz łańcuch, jeszcze mamy trochę liny, więc duże zmierze takie, tu nie możemy, bo jest teraz akurat spring, czyli ten mocniejszy pływ, musimy jak będzie nip, czyli dopiero później, jaki będzie pływ, w jaką stronę, gdzie nas będzie pchało i jak do góry, jak do dołu. Niesamowite. Dla mnie takim fantastycznym było we Francji, kiedy sobie uświadomiłam, bo tam jednak te pływy są jeszcze większe, są miejsca tak jak koło Bristolu chyba jest w Anglii najwyższy. I teraz jest się w tej łódce, przycumowany do kei, która sobie też pływa i w nocy moja łódka leci 10 piętr w dół i 10 piętr w górę. Ja się budzę i dobrze jest, nie? Ale sobie pomyślałam tą wędrówkę, to tak trochę, nie? To trochę daje do myślenia. Te pływy są dla mnie takim fenomenem, no po prostu ja się ciągle dziwię, ja ciągle stoję nad tą wodą i patrzę, jak to się rusza, jak było wczoraj, jak jest dziś. Antony tam jeszcze pół biedy, ale dla mnie to jest niesamowite, niesamowite. Dlatego w Anglii oczywiście wiatr to ważne, ale mówimy tide is king. A powiedzcie, bo ciekawiło mnie bardzo sposób cumowania, bo to też inaczej troszkę się cumuje w różnych rejonach. W Grecji no to się mówi, jest sposób śródziemnomorski, czyli klasycznie, prawda, czyli rufą do kei i albo na mooring, albo na kotwicę. Jak cumujemy u nas? Dość tradycyjnie, longside. Tak. Także normalnie, bo te pontony są, te keje są pływające, także pływy nas wtedy nie obowiązują, można się normalnie przysumować albo do murów jakichś, ale to wtedy trzeba wiedzieć, ile liny zostawić, cumy zostawić, bo może się okazać, że się zawiśnie na murku i wtedy to jest straszny wstyd. To dzieci. Czyli to z waszych planów na przyszły rok, co dalej Grecja? Czemu by nie, tak? Oczywiście! Jak się zmieścicie na własną łódkę. Możemy, dwa tygodnie mamy zagwarantowane. Tak. Ja bym też chciała gdzieś tam dalej na wschód, w stronę Turcji. A tam są piękne wyspy, Amorgos na przykład. Jeszcze tam nie byliśmy. Kos tam też jest. Mieliśmy taki plan w marcu zeszłego roku. Szykowaliśmy się na to, żeby przeprowadzić Amneris, do naszą łódkę do Świnoujścia i zrobić jej remont, serwis, wszystko na polskiej ziemi, polskimi fachowcami i polskie ceny jednak, tak, że to jednak będzie wszystko zupełnie inaczej, bo my pracujemy w Polsce, to my zarabiamy w Polsce. Ale bardzo dobra praca we Świnoujściu.
i mieliśmy już zaklepane miejsce i wszystko, i nocleg, i gdzie, jakbyśmy nie mogli zostać na łódce, i wszystko było przygotowane. A potem był pierwszy lockdown. Zaczął się COVID i Antony zostawił łódkę w marinie, no bo tak samo jej nie zostawi na mooringu. A, bo myśmy mieli do końca marca taką właśnie miejską keję, taniutką, bo chyba 100 funtów na miesiąc, tak? Tak. 100 funtów za miesiąc mieliśmy, no to są zupełnie inne pieniądze. I mieliśmy przy kupowaniu łódki, mieliśmy to w kontrakcie, że jeszcze przez rok będziemy mieć tam ponad. I w marcu mieliśmy się stamtąd wynieść, więc Antony opuścił ją, wjechał do mariny i skoczył na ten lockdown, na ten wirus, na te nie wiadomo co, tak na 2 tygodnie, 3 do domu, tu, do Krakowa. Okazało się, że się zrobiło z tego 3 miesiące i trzeba było wykupić w marinie, która jest najdroższa w Falmouth akurat. No i... Najdroższa, tak? Najdroższa na świecie. Najdroższa chyba w ogóle w południowym wybrzeże Wielkiej Brytanii. Naprawdę, Falmouth jest pierońsko drogie, a do tego jeszcze mamy najdroższą marynę, bo ona była koło tej naszej keje. Antony zostawił tylko na tydzień, dwa, no to dobra, już nie będzie przepływał, zostawił jak jest, zwłaszcza, że sztormowo było wtedy, jak zostawiałeś. Trzeba było wykupić roczny kontrakt, roczny abonament. Komfortowo i fajnie tam było, bo mi się tam podobało. Tam jest bardzo fajna ta marina i w ogóle fajne miejsce. Ale no, cena łódki, tak? Zapłaciliśmy za rok mariny tyle, co za łódkę. Mooring to bardzo tanie w Falmouth, ale jesteśmy 1000 milów. Boimy się zostawić łódkę tak po prostu na mooringu, jak nas tam nie ma. I teraz mamy podobną sytuację, bo mamy to tam do maja. I byśmy przekonani, że do maja to my sobie już ją stąd weźmiemy. Antony może tam więcej zostać, bo będziemy albo na mooringu, albo w ogóle różne plany mieliśmy. A tu się znowu sytuacja szykuje taka, że my nie wiemy, czy my do maja będziemy mogli ją przestawić. Czy nie będziemy się znowu jej tam zostawić i zapłacić drugą łódkę. Albo jak popłyniemy... Gdzie idziesz? Zupa. Zupę gotować. U nas Antony gotuje. A taka ciekawa rzecz, jak z uprawnieniami, żeby sobie pływać po Grecji? Wystarczy polski sternik morski? Musi być sternik morski? Jachtowy sternik morski, tak. Tak, że zawsze żądają patentu. W Polsce jest to konieczne, tak? Żeby rzeczywiście płynąć, no to musi być patent, tak jak prawo jazdy na samochód. Natomiast w Anglii nie. Zalecane. Dobrze by było. Miło, bardzo proszę, jak jest. I dla mnie to jest niesamowite. To jest tak, jak że kupię sobie auto i mogę sobie nim jeździć. Nie muszę mieć prawa jazdy. Tak, tak. W Anglii angielski bandera i jak do 24 metrów niekomercjalne. Do 24 wolne. Metrów nie trzeba mieć papierów, to mnie to trochę przeraża. No, ja myślę, że to była bardzo fajna rozmowa. Ja się sporo dowiedziałam. Bardzo Wam za to dziękuję. Było nam bardzo miło, dziękujemy. Dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy o Grecji, których nie wiedzieliśmy. Głównie z cenami. Myślałam, że Grecja jest droga i to miłe zaskoczenie od Was, że niekoniecznie. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Patryk i już jesteśmy razem. Dziękuję, że dotarliście do końca. Jeśli macie jakieś pytania, to wpiszcie proszę w komentarzach pod filmem. Dziękuję jeszcze raz naszym gościom z kanału Tak Płyniemy. Do następnego. Pa!